Prognoza pogody Celestyna Grzybyta, zapraszam. W kolejnych godzinach wiatr stopniowo będzie się już uspokajał, ale w nocy jeszcze na wschodzie może być dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, a w górach początkowo do nawet 100 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie poniżej zera, więc mokre drogi, mokre chodniki zrobią się bardzo śliskie, a do tego jeszcze miejscami na wschodzie, a także na południu będzie padał śnieg w Tatrach i w Bieszczadach. Może przybyć kolejne 5 cm śniegu. Jutro poprawa pogody. Co prawda na wschodzie jeszcze możliwe będą silniejsze porywy wiatru do około 70 km na godzinę. No ale za to w ciągu dnia będzie sporo słońca. Przed południem zachmurzenie w kraju umiarkowane, na północy nawet miejscami małe, a jedynie na południu i na wschodzie jeszcze będzie pochmurno i tutaj lokalnie popada jeszcze słaby śnieg. Temperatura o godzinie 10 wyniesie od minus 2 do maksymalnie 1 stopnia, ale ciśnienie będzie bardzo szybko rosło. Po południu słaby śnieg możliwy jedynie na południowym wschodzie. Tutaj nadal będzie sporo chmur, a na pozostałym obszarze ma być pogodnie. Dopiero pod koniec dnia zacznie się chmurzyć na krańcach zachodnich, przy czym to będą chmury wysokie, więc one nie popsują nam aż tak bardzo pogody. Wiatr na zachodzie już słaby, na wschodzie jeszcze umiarkowany chwilami do 50 km na godzinę, a ciśnienie w dalszym ciągu będzie rosło, wyniesie w Warszawie 1018 hektopaskali. W środę będzie sporo słońca, jedynie na północy zachmurzenie będzie trochę większe. Wiatr ma być umiarkowany, silniejszy nad morzem i w górach. W czwartek nad Polską będzie przechodził kolejny aktywny front z silnymi porywami wiatru i z opadami śniegu. Do zobaczenia po godzinie 20:00.